Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne, skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Ja wiem, że to dość tęgi ogólnik, ale czasem w życiu zdarzają się nieprzyjemne sytuacje. A to człowiekowi chałupę obrobią, a to mu się spali, innym razem zbrojnie najedzie sąsiednie państwo, a w ogóle na końcu to człowiek i tak zawsze umiera i bardzo często zostawia najbliższych w ciężkiej sytuacji. Matko, w ogóle jaki dołujący wstęp. Przepraszam najmocniej, ale powiedziałem to tylko po to, żeby teraz zgrabnie przejść do faktu, że ludzie już dawno zorientowali się, że życie to nieprzewidywalna łajza i na różne... Ewentualności należy się zabezpieczać. To też szybko powstały ubezpieczenia, a zaraz później pierwsze próby wymuszania ich. Jakie były początki tego wszystkiego? Jaki był średniowieczny odpowiednik ubezpieczenia AC? Po co niektórym kompaniom ubezpieczeniowym było własne wojsko i jaka organizacja już w czasie II wojny światowej zajmowała się szacowaniem wysokości niemieckich reparacji i co się stało z tymi dokumentami? Ja wiem, teraz możecie mi nie wierzyć, ale pod koniec odcinka wydaje mi się, że podobnie jak ja stwierdzicie, że historia ubezpieczeń jest naprawdę ciekawa. Ubezpieczenia na bank istniały już w XX wieku. Przed naszą erą, bo jak już zdążyłem wspomnieć we wstępie, ludzie szybko strzaili się, że życie lubi płatać figle. To też w prawach babilońskich czytamy, że na przykład jeśli jeden wół pobodzie na śmierć drugiego wołu, to właściciele mają się podzielić równowartością zarówno żywego, jak i martwego zwierzaka. Jakieś 300 lat później powstał słynny kodeks Hammurabiego, w którym kwestie ubezpieczeń były już o wiele mocniej rozwinięte. Na przykład karawaniarze musieli solidarnie zrzucać się, żeby pokryć koszty strat, które jeden z nich poniósł na przykład w wyniku ataku rabusiów czy burzy piaskowej. W starożytności dość wartościowym dobrem byli niewolnicy i ich też można było ubezpieczyć, ale nie dla ich dobra. To akurat nie miało aż takiego znaczenia. Właściciele ubezpieczali niewolników na wypadek, gdyby im czmychnęli. I na przykład w starożytnej Grecji za 8 drachm rocznie przedstawiciele Aleksandra Macedońskiego gwarantowali odnalezienie i sprowadzenie z powrotem takiego uciekiniera. No a jakby się nie udało, to oczywiście zwracali rynkową wartość takiego niewolnika. Piękne czasy. W starożytnym Rzymie rozwinięto usługi o formie ubezpieczeń, nazwijmy to bardziej. Socjalny, na przykład przed ślubem, facet musiał w zamian za posag wnoszony przez dziewczynę wpłacić na taką specjalną lokatę trochę kasy, żeby rodzina nie została na lodzie, jak przyjdą ciężkie czasy, ale to wcale nie koniec, bo to właśnie wtedy pojawiły się pierwsze ubezpieczenia mające zagwarantować pieniądze na pochówek. Ludzie wpłacali składki, a jak kopnęli w kalendarz, to ich najbliższym wypłacano zasiłek pogrzebowy. Jednak w starożytności te wszystkie ubezpieczenia to były bardziej umowy zawierane między konkretnymi osobami, a nie usługi świadczone przez firmy. To się zaczęło zmieniać w średniowieczu. We Włoszech powstały firmy ubezpieczające statki śmigające po morzach. A proces spisywania takiej umowy w zasadzie nie bardzo różnił się od dzisiejszego ustalania wysokości AC. Jak to? No, z biura ubezpieczeń dokładnie brali pod uwagę, jakie statek ma wymiary, ile ma przebiegu, czy jest odpowiednio zabezpieczony przed atakiem, czy bezwypadkowy, czy kapitan ma duże doświadczenie i na tej podstawie indywidualnie ustalano wysokość składki, a najstarsza umowa tego typu, jaką znamy, pochodzi z 1347 roku. Ej, no i po zniżkach z torbami pójdę. Z biegiem lat i przy coraz większej wiedzy na temat ludzkiego ciała zaczęto ubezpieczać na życie, tylko co ma z tym wspólnego, coraz większa wiedza na temat ludzkiego ciała, a no bo wiedząc, w jakiej ktoś jest w formie, gdzie żyje i jak pracuje, z pewnym prawdopodobieństwem można było oszacować, kiedy umrze. I teraz przechodzimy do totalnego komediodramatu, ponieważ pierwsze ubezpieczenia na życie wyglądały bardziej jak zakłady sportowe. Jak to? Otóż początkowo wszystko niby wyglądało, jak i dzisiaj. Ludzie wpłacali kasę i dostawali rentę. Przy czym jak ktoś umierał, to kasa w puli zostawała i teraz ci, pozostali przy życiu, mieli jej więcej dla siebie do podziału. I tak do momentu, aż przy życiu pozostała tylko jedna osoba, która zgarniała całą pulę. Po raz pierwszy ta loteria pojawiła się we Francji, ale błyskawicznie podbiła inne państwa. Generalnie już wtedy towarzystwa starały się działać tak, żeby no, nie zbankrutować ekspresowo. To też na przykład towarzystwo ubezpieczeniowe dla wdów i sierot w Anglii nie ubezpieczało z marszu każdego, kto chciał. Nie, nie. Potrzebne były badania lekarskie, żeby na ich podstawie stwierdzić, czy ktoś nie jest przypadkiem potwornie chory i za parę dni nie zjedzie do bazy, a przeczuwając zbliżający się koniec, jeszcze rzutem na taśmę chce wyrwać dla najbliższych odszkodowanie. Uy, coś mnie w klacie rypie? Chyba się ubezpieczę. W internecie bez problemu znajdziecie listy pozornie dziwnych rzeczy, które ludzie podobno sobie ubezpieczają, od pośladków Jennifer Lopez przez nogi niektórych piłkarzy, aż po środkowy palec gitarzysty Stonesów, ponoć ubezpieczony na półtora miliona dolarów. Chcecie wiedzieć, kiedy zaczął się ten boom na ubezpieczanie od praktycznie wszystkiego? W XIX wieku. To właśnie wtedy towarzystwa zaczęły proponować swoim klientom możliwość ubezpieczenia się od rzeczy mniej oczywistych niż na przykład pożar. I tak można było się ubezpieczyć na wypadek grzyba w chałupie służby wojskowej czy prześladowań politycznych i zgadnijcie w jakim kraju to ostatnie było szczególnie popularne oczywiście w carskiej Rosji Również w XIX wieku pewne towarzystwo ubezpieczeniowe z Sardynii postanowiło zaproponować swoim klientom wyjątkową ofertę. Otóż rolnicy, którzy ubezpieczyli tam swoje dobra, mogli się czuć naprawdę bezpiecznie, bo owe towarzystwo miało swoje wojsko, które broniło okolice przed rabusiami. No a jeśli się jakimś cudem nie udało, no to oczywiście wypłacano odszkodowanie, Ale takich sytuacji raczej nie było zbyt wiele. Dzisiaj można się ubezpieczyć w siedzibie firmy, w zakładzie pracy, przez internet, przez telefon, ale jeszcze nie tak dawno temu można było to zrobić prenumerując gazetę. Na przykład, londyński Times ubezpieczał swoich czytelników na wypadek wypadku komunikacyjnego i to na niemałe pieniądze, bo za tęgi uszczerbek na zdrowiu można było dostać równowartość dzisiejszych 600 tysięcy złotych. Kwit prenumeraty był jednocześnie polisą, a takie ubezpieczenie swoich czytelników było fantastycznym chwytem marketingowym i szybko podłapały to też gazety w innych krajach. A jak w to wszystko wpisuje się Polska? No, mamy z czego być dumni, bo mamy jedną z najdłuższych na świecie tradycji ubezpieczeń wzajemnych, czyli krótko mówiąc, nienastawionych na zyski. I oczywiście pewną formą zabezpieczenia było na przykład zwalnianie ludzi przez władców z podatków. No, na przykład po jakimś tęgim pożarze, ale przejdźmy do bardziej zorganizowanych akcji, ok? Bo na przykład nie wszyscy pewnie wiedzą, że było coś takiego jak banki pobożnych. Jeden z nich założył na przykład Piotr Skarga. I polegało to na tym, że ojcowie dziewczyn. Na wydaniu robili zrzutę i później jak jakaś dziewczyna wychodziła za mąż, to z tych pieniędzy fundowano jej posak, na który nigdy nie byłoby stać takiej pojedynczej, zwykłej rodziny. To ja wybrałam dziadków A kamizelka gdzie? Z kamizelką 2400. A teraz nie było? Były. No trzeba było wziąć! Nie jest wielką tajemnicą, że Polacy zawsze byli bardzo wierzącym narodem, ale nawet mimo to było swojego czasu takie popularne powiedzenie, że kto mogąc, nie strzeże się, gdy jest jaka trwoga, ten nie ufa, a kusi łaskę swego Boga. To też zrzucano się na wypadek różnych katastrof naturalnych, ale przez bardzo długi czas to polegało bardziej na takiej pomocy sąsiedzkiej, aż wreszcie przyszedł rok 1803, bardzo ważny w historii ubezpieczeń. Bo wtedy to król pruski, Fryderyk Wilhelm III, powołał Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych. Siedziby dyrekcji były w Warszawie i Poznaniu, no bo przypominam, że to były czasy zaborów, ale absolutnie najważniejsze było to, że obowiązkowe było ubezpieczenie od pożaru, i na początku może nie wszystkim się to podobało, ale jak w 1850 roku z dymem poszło 160 budynków w Krakowie, a 6 lat później cały mielec, to jakoś protesty ucichły. Ubezpieczenie od pożaru było zdecydowanie najpopularniejszą formą polisy na naszych ziemiach przez długie lata i nie zmieniło się to nawet po odzyskaniu niepodległości. No ale nie ma się co dziwić, skoro na początku lat dwudziestych jakieś 80% budynków w naszym kraju było drewnianych, a rocznie z dymem mogło iść nawet 50 tysięcy chałup. Powstała Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych, której zadaniem było zadbanie o to, żeby ludzie ubezpieczając swoje majątki nie zostali w razie czego na lodzie. Bardzo mocno inwestowano w prewencję, doposażano straż pożarną, ale też udzielano bardzo fajnych pożyczek każdemu, kto chciał budować z materiałów bardziej odpornych na płomienie niż na przykład z trzecha. Ale to nie wszystko, bo dużo kasy inwestowano też w kopanie studni, ale i w kampanie informacyjne, żeby Polacy zdawali sobie sprawę z tego, że w ich państwie naprawdę nie opłaca się wymuszanie odszkodowań ani bycie podpalaczem, bo były za to naprawdę surowe kary i owszem, mam tutaj na myśli. Kary śmierci. Generalnie po odzyskaniu niepodległości władze musiały się całkiem sporo napocić, żeby ujednolicić sporo rzeczy na terenie, który wcześniej był przecież pod różnymi zaborami, i ubezpieczenia nie były tutaj wyjątkiem. Józef Piłsudski i jego ludzie szybko wprowadzili absolutnie obowiązkowe ubezpieczenie na wypadek choroby, a później wprowadzono też ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Powstały też kasy chorych, a na pomoc państwa mogli liczyć pracownicy. Fizyczni dostali swoje zasiłki już 23 listopada 1918 roku, a umysłowi też dostali, tylko musieli trochę na nie poczekać. Konkretnie o 9 lat dłużej niż fizyczni. Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. 8 lat podstawówki, i 4 liceum. Potem 5 bite studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i oto mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę. Gdzie można się było wtedy ubezpieczyć? Opcji było całkiem sporo. Były prywatne firmy takie jak np. Wita, Polonia, Lechia, no i oczywiście nasz państwowy ubezpieczyciel. 27 maja 1927 roku przekształcono Polską Dyrekcję Ubezpieczeń w powszechny zakład ubezpieczeń wzajemnych, czyli w skrócie PZUW, i powstała instytucja, która pod zmienioną nazwą działa do dzisiaj jako, owszem, PZU, jedna z niewielu polskich firm, której Niemcy nie zamknęli, jak wjechali do nas w 1939 roku. Potem pewnie żałowali. Czemu? No, nie chodzi o to, że instytucja dalej działała i wypłacała Polakom odszkodowania np. za włamania czy od odpowiedzialności cywilnej, bo do tego potrzebna była zgoda okupanta, a poza tym dalej można się było ubezpieczyć np. od ognia czy od gradu. Ale najbardziej niesamowite było to, co pracownicy polskiego ubezpieczyciela robili w tajemnicy w ramach polskiego państwa podziemnego. Powiedz, powiedz czemu? Już mówię! Otóż PZW jako organizacja tolerowana przez Niemców była mniej drobiazgowo kontrolowana. Oczywiście hitlerowcy postawili na czele swojego człowieka, ale każdy Polak i tak miał go gdzieś i kombinował, jakby tutaj najlepiej pomóc rodakom. A zatem PZTW mogło na przykład łatwiej przekazywać pieniądze podziemiu, ale to absolutnie nie koniec, bo polski ubezpieczyciel wydał też 4000 tysiące swoich oryginalnych legitymacji, w które wyposażeni zostali członkowie polskiego podziemia, a to ułatwiało bezprzypałowe poruszenie się po ziemiach okupowanej Polski. To strasznie ułatwiło konspirację, a wśród osób wyposażonych w takie legitymacje byli np. Karaszewicz czy Pilecki. W lutym 1942 roku powstała ochotnicza straż pożarna przy PZW, która miała nawet swój wóz strażacki, i ja wiem, że pozornie nie brzmi to jak coś ciekawego, ale chodzi o to, że tym wozem nie jeżdżono tylko do pożarów. Otóż, jak się pewnie spodziewacie, takiej fury zazwyczaj nikt nie sprawdzał. To też używano jej na przykład do wożenia po godzinie policyjnej członków podziemia, albo do rozwożenia podziemnej prasy. Oczywiście dzielni strażacy również stanęli do walki z Niemcami, jak wybuchło powstanie warszawskie. A jak już przy tym jesteśmy, to musicie wiedzieć o pewnym wojennym aspekcie działalności polskiego towarzystwa. Otóż ta organizacja na bieżąco i oczywiście w tajemnicy zajmowała się też szacowaniem strat, jakie ponieśliśmy w wyniku agresji Niemców. To wszystko bardzo dokładnie notowano, żeby po wojnie było wiadomo, ile Niemcy mają nam oddać, ale niestety wszystkie te papiery poszły z dymem właśnie podczas powstania warszawskiego. A co było po wojnie, oczywiście poza biedą? Naturalnie komunizm, który swoje czerwone łapska postanowił położyć na wszystkim, w tym na ubezpieczeniach. Jednak po upadku komuny skończył się monopol państwa na ubezpieczenia i powstało wiele innych firm, które obok PZU zajmują się też mniej oczywistymi rzeczami, z czego być może nie wszyscy zdają sobie sprawę. Na przykład pomagają artystom, albo wspierają kulturę, ale przede wszystkim oferują ubezpieczenia na różne okoliczności. Bo może formy ubezpieczeń przez lata się zmieniały, ale życie to nadal nieprzewidywalna łajza na której wybryki warto się zabezpieczyć. Co nie?